mówiłam mamie, żeby mi dała kalosze, to mi sobie do śniegowca dała i co ja mam teraz zrobić? Ale i tak ugrzeźliśmy, no i mówię, nie ma sensu. No i po chwili wychodzi, ja mówię, dobra, to ja też wychodzę. Weszłam, jak mnie zamoczyło w tym. Moi drodzy, znajdujemy się dzisiaj tutaj pod Tarczynem na evencie organizowanym przez ekipę Zamotani 4x4. Event nazywa się Grzęzawisko 4x4 i faktycznie jest takie torfowisko, grzęzawisko. Teren naprawdę nie jest łatwy. Ważna informacja, Zamotani to organizatorzy, a ja wam powiem, co to jest Zmota. Pewnie część z was wie, ja nie wiedziałam, ale się dowiedziałam. Dzisiaj otóż Zmota to jest zmodyfikowany, przerobiony samochód terenowy w taki sposób, aby w tego typu okolicznościach pięknych przyrody, natury mógł się jeszcze odnajdywać. Także zobaczcie tutaj samochody. W serii było trochę, był taki piękny Rubicon z 2020 roku, gdzie aż to mi na przykład serce krajało się, jak po prostu widziałam, że te gałązki wchodzą w ten samochód, rysują to auto, no ale jechałam tam troszkę łatwiejszą traską. Ale są też takie po prostu zmoty, które wydawałoby się, że nie wiadomo tak naprawdę co to jest. I takie też tutaj nawet utknęły, bo z kolei te często są za szerokie, za duże i w takich krętych tutaj niektórych odcineczkach przygotowanych przez organizatora się nie odnalazły. Ale tak, Grzęzawisko 4x4 2021. Moi drodzy, jesteśmy na strefie zwanej torfowisko. Ja przyjechałam pierwsze okrążenie kładem i wszystko osiada. Tu są samochody już takie te bardziej zmotane, a tutaj są samochody takie w klasie trudne. Normalnie powiedziała rukle, to nie jest drugie, tylko jakby auta mniej takie niezmotane. O, właśnie, ja mam trochę błota na twarzy. No, ale kłady robią roboty, powiem wam, szto, serio. Idziemy dalej na traskę oglądać, a tutaj ludzie walczą. A wracając do tych kategorii, bo się dowiedziałam, jak one się konkretnie nazywają. Otóż jest kategoria walka, extreme i kategoria kład. Walka brzmi grubo, ale to jest ta kategoria troszeczkę jakby łatwiejsza, chociaż nie wiem, czy to jest trasa w wersji rookie. Wydaje mi się, że absolutnie nie. Extreme, no to jest extreme, jak nazwa wskazuje, a kład, czyli też jak nazwa wskazuje, jest po prostu traska dla kładów.